Siema wszystkim, witam z tej strony Sasu i dzisiaj chciałbym nagrać dla was gameplaya z gry Gothic 2 Nockruka z modyfikacją multiplayer. Jestem na serwerze Argania RP. To jest moja postać, jakaś tam ile jest graczy? 18 graczy, 768 botów. Tutaj się zaczyna grę ogólnie. Ja nie wiem, co jest na tym serwerze, ledwo co wszedłem. A jakiś gracz. O, mój nick trochę dziwny, ale... ale dobra, no to zaczynamy, gramy. Pua. Tu mam jakiś sztylecik. Potki. Idziemy do miasta. Ledwo co, ogólnie ledwo co wstałem. Nic nie jadłem, więc... mogę być trochę zmulony, ale... ale pogramy jakoś sobie. Pozdrawiam wszystkich widzów, chociaż nikt mnie nie ogląda. Kurde. Będę płakał w kącie. Kufer? A, kufer. Dobry kufer. Ale dobry kufer nie jest zły. Dobra, o, jestem na powierzchni. Ale mam lagi. O cholera. Zmniejszę sobie widoczność. O kurde, ale lagi mam. E dobra, tam walić lagi, nie? Ej, tutaj powinien być miecz. Sztylet. Walić. Dobra, co tu mamy? Zobaczymy, czy tam jest łuk za tym drzewem, bo zawsze był właśnie single player. Pewnie wszyscy znają właśnie Gothica. Czasy dzieciństwa, wtedy się tak grało w to. Ale jeśli nie wie ktoś, co to Gothic, to ja mogę powiedzieć. A więc Gothic jest to gra RPG wydana przez studio Piranha Bytes. Jest to niemiecka produkcja. No i na czym to polega? Polega na tym, że jest się bezimiennym człowiekiem. Bezimiennym człowiekiem, który po prostu nie wiadomo z jakich przyczyn. Znaczy w trójce wiadomo już, ale nie wiadomo z jakich przyczyn trafił do kolonii karnej, która była otoczona magiczną barierą. No i ta magiczna bariera robiła tak, że otaczała całą kolonię, przez co ludzie i potwory nie mogły się z niej wydostać, nie? No i oczywiście nie wiadomo, jak on się nazywał. Pokonał on śniącego, który był stworzeniem Beliara, czyli jednego z trzech bogów. Był Innos, Adanos i Beliar. Adanos był to bóg wód, ogólnie mórz, oceanów, wszystkich wód zrobionej, stworzonych po prostu w Myrtanie. Myrtana jest to świat ogólnie Gothica. O, tam jest jakaś krwiopica. No, Myrtana to jest to świat Gothica. Ogólnie jest to świat fantastyczny, chociaż jest osadzony w realiach średniowiecza. No i co tam jeszcze mogę powiedzieć? Innos jest to bóg najstarszy, albo najmłodszy z braci. Ja już nie pamiętam, szczerze mówiąc, ale on włada właśnie ogniem i prawdopodobnie on stworzył człowieka, ale nie jestem tego pewien. No i jest jeszcze trzeci z braci, Adanos. Adanos, nie, ja już mówiłem o Adanosie. Dobra, no to jest jeszcze Beliar. Beliar jest to jeden ze złych braci. Bóg ciemności. I takie sprawy, no i on chce zniszczyć ludzkość, coś tam.
No. No i co tam jeszcze mogę powiedzieć? W dwójce, teraz jesteśmy w dwójce. To jest Korinis. Tam jest miasto. W dwójce po prostu gra polega na tym, żeby pokonać smoki, które zostały wyzwane wtedy, kiedy w jedynce zabijało się śniącego, takiego wielkiego pająka, który spał sobie i spał i ciągle spał. No. No i w trójce łatamy orki. W sumie to zawsze łatamy orki. Takie sprawy. O, tutaj jakiś NPC-ek jest. Zaraz podejdziemy do niego, zobaczymy. W ogóle komendy są na F9, ale to tam... Wywaliło mi crasha. Fajnie. Zajebiście, kurwa. Witam ponownie. Dostałem kurwa crasha. Ale już wbiłem. Jestem koło tego NPC-ka. No i co? Co my tu możemy z nim robić? Oczywiście każdy serwer jest inny. Serwer sobie można samemu skryptować, oskryptować, robić skrypty, znaczy... Ten, kto się zna na programowaniu... Nie wiem, jaki tam jest teraz język. Nie, język Lua. Teraz jest język Lua, ale możliwe, że się zmieni. Ja też coś tam w sumie sobie porobiłem, mam własny serwer, ale... No ale po prostu nie mam czasu go hostować. O, pogadam sobie z NPC-kiem. Witaj, kim jesteś? Jestem kapłanem Adanosa. Mówią na mnie Leonardo. Czy możesz mnie uzdrowić? Tak mogę. Adanosie pobłogosław to ciało. Imię błogosławi, jak widać. Tylko, że mam całe HP, ale to więc to... Mi nic nie pomoże. Nic mi nie da. Dobra, idę dalej. Cholera, ale jestem głodny. Jestem tak głodny, że mi się chce żygać. Ale robię to dla was, pamiętajcie. Jest to wszystko dla was. Wszystko dla was. O, to są jakieś NPC-ki. Prawdopodobnie będę mógł tutaj kupować sobie kuły jakieś czy coś tam. Na razie jestem biedny, jestem menelem. Co tu można kupić? Struzi, menina, farmerki, bla bla bla. Dobra. Tutaj co my możemy kupić? Kiełbasa, ser, szynka. O, wino. Esencja leczenia. Koniec. Dobra, lecimy. O, deszczyk zaczyna padać. Ta gra jest z 2001 roku, więc grafika może nie jest za dobra, ale mi się podoba. Szczerze mówiąc, dla mnie może być. A tu co tu mamy? Krótki łuk. Łuk myśliwski, bla bla bla. Ile damage'a, zręczności, ile sztuk złota, mam 0 sztuk złota. Fajnie, super. Dobra. A tu co? Whisper. Topory, bla bla bla. Jedziemy dalej, haha. Zrymowało się, ale jaja. Idziemy dalej. O, jakaś strażniczka. Aha, jest to serwer RP. Co to oznacza RP? RP jest to tryb roleplay. Co to jest roleplay? Więc już mówię. Jak tu dziwnie zabrzmiało. Roleplay jest to po prostu taki tryb gry na serwerze, co po prostu oznacza, że postać nasza postać w grze jest tak jakby... Nie wiem, jak to wytłumaczyć, po prostu jest... powiedzmy tak. Mamy się tak wczuć w tą grę, jakbyśmy w niej byli. Dokładnie jakbyśmy w niej żyli. I nie możemy na przykład podejść do kogoś i... Ja pierdolę, o kurwa, ale dostałem SD-ka, nie? Ja, ej, idziesz do szkoły jutro? Nie można tak pisać. Znaczy, możemy tak tylko napisać poza grą. Jest do tego odpowiedni czat. A jeśli chcemy ogarniać, to musimy po prostu naprawdę wczuć się w tą naszą postać, wczuć się w grę. Musimy czuć się, jakbyśmy tam naprawdę żyli. Nie możemy podejść do kogoś i... Oj ty, cfelu, maybe ci, ha, ha, ha. Nie można tak powiedzieć, znaczy możesz tak powiedzieć, ale w średniowieczu raczej tak ludzie nie mówili, nie? Możesz dostać bana. Możecie. Dobra, ja wam w trakcie gry to wszystko wytłumaczę, pokażę. O, tu są gracze, o, ja już idę.
Zaraz tutaj podejdę, tutaj jest NPC chyba. To jest NPC, dobra. O, tutaj są gracze. Tutaj jest jakiś paladyn. Nie wiem, czy to nie jest Lord Corinis. A zaraz już powiem. Witajcie. Witajcie. Nic się nie odzywają. Fajny serwer. Mają mnie w dupie. Chyba już tutaj nie pogram. Zobaczymy, idę dalej. Sara, strażniczka. Krzyknę. Witam! Mogę jeszcze zrobić tak, ja. Patrzy się poważnie. Że ja się patrzę poważnie, nie? Nagrywam filmik. O, to jest właśnie czat poza grą teraz. Na YouTube. Wynoś się. No dobra, wyniosę się stąd. Jak widać, nie potrzebują mnie chamy. Chamy i świnie. Chamy i lewackie świnie. Dobra, idę dalej. Będę się starał ograniczać przekleństwa. Co my tutaj mamy? O, jakiś puzdra. Witaj. Prawdopodobnie jest AFK. Kim jesteś? Oh my god. Też o, coś będzie gadał. Nagrywam na YouTube. O kurde, to moje umiejętności, jestem słaby. Jeszcze. Ale jak będę awansował, jak mnie ktoś przyjmie do gildii, to będę coraz silniejszy, będę miał lepsze pancerze, bronie, wszystko czego dusza zapragnie. No, no to teraz pogadamy sobie z gościem. Co tu robisz? Może on mnie przyjmie do swojej gildii, nie wiem. Napiję się troszkę wody, przepraszam, ale tak mnie suszy. Czuję się... ale właściwie nieważne. Można powiedzieć, że mam kaca. Co tu robisz? No piszę dalej, murzynek. Murzynek Bambo. Oczywiście ja nie obrażam murzynów. Naprawdę. Ależ wyczerpująca odpowiedź. Pisał 5 godzin, a napisał 4 wyrazy. I dwie kropki. Jestem wojownikiem. Jestem myśliwym. Cholera. Nieźle widzę. czy masz jakiegoś dowódcę? A tak ogólnie to mój taki zwyczajny nick w Gothiku to Tudiar. Pisze się tak: Tychy, Uty i Ary. Tak jestem najbardziej rozpoznawany, już mnie niektórzy pewnie znają. Więc. Czy masz jakiegoś dowódcę? Co tu jeszcze można? To są różne komendy, są animacje, na przykład. Siadaj bodajże. O, siadaj. I sobie siadłem. Klapnąłem sobie. Nogi mnie bolą. Nie. Więc bywaj. Cholera, no i kto mnie może tu przyjąć? A tu są jacyś gracze. Zaraz podejdę, zrobię zadymę jakąś. O. O. Paulin. Cześć. Co tu robisz? Piękna. Jesteś taka piękna, kurwa! Oj, przeknąłem, przepraszam. Ej, no co tu robisz? Ej! Ej no, piękna no! O kurde, widać, że Niemka. O kurde. Znaczy, ja już muszę lecieć. Pociągnę sobie z rury. Ej, bez skojarzeń. O, to jest życie, stary.
To jest życie, kurwa. Żyć, nie umierać. Kiedyś chciałem nagrywać dubbing do filmików z Gothica, ale jednak się rozmyśliłem. Chciałem grać jakiegoś gościa. Jebie ci na łeb, fajet! Kurwa! Nie, no znowu przyknąłem, przepraszam, kurde. Ale taką miałem rolę. Miałem powiedzieć, co ja miałem powiedzieć? Miałem powiedzieć, jebie ci na łeb, fajet, mówię poważnie. Zauważ, że się zgubiliśmy, coś tam, kompas pokazuje źle, coś tam. Kiedyś chciałem nagrać, ale nie miałem naprawdę czasu na to i tak jakoś się rozmyśliłem. Dobra, wyruszamy w podróż, pójdziemy sobie gdzieś, może do najemników. Nie mogę pisać na globalnym, niestety, czacie. Tutaj zaraz mnie potwory pewnie zabiją, ale zaraz zobaczymy, może ubiję jakiegoś potworka. Oj, co to? Patrz, witaj! Witaj! Stój! Stój! Kim jesteś? Kim jesteś? No kim ty jesteś? Kim ty jesteś? Wolnym najemnikiem. Najemnikiem? Najemnikiem? Czy mógłbym się do was przyłączyć? Tak, ale nie z tym nie tym z farmy Onara. Ciekawe, ciekawe. Dajcie mi ten awans, no. Ja chcę tylko jeden awans, no. Trzeba zbawić ten awans. Kurde. Nie bądźcie tacy. Za 10 minut plan zgłoszeń. Nie ma aktualnie przywódcy farmy. Szkoda. Nagrywam filmik na YouTube. Nagrywam filmik. No spoko, 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 spoko. Spoko, 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 spoko. Kurde, ale jestem głodny. Ale nie będę wam ciamciał tutaj przed mikrofonem. Kij, że mam mikro, a mikro mam słabe zadyszkę. Kiedyś się kupi lepsze. Idź na polne bestie i nabij sobie level. Ej, można tutaj nabijać levele. A, tutaj levele można bić. Zajebiść. Ale lagi. Za level jest kasa. Dobra. Dobra. Dzięki za pomoc. Przyda mi się. Dobra, to lecimy. To mam iść na polne bestie w takim razie. Gdzie one są? Chyba wiem gdzie. Gdzie? Albo tam. Nie, tam nie idę, tam nie idę, tam nie idę. To prawdopodobnie będzie przy drugiej bramie. Idę. Ups. Kurde. Idę. No jak widać, za dużo się tutaj nie dzieje. Jak na razie. O, jakiś murzynek Bambo. Jack. Haha. Nie zatrzymał się. Będę tutaj szukał swojej miłości. Nikt mnie nie kocha. Kurde. Nikt mnie nie kocha. Może w Gothicu nie pokochają. Ja no żartuję, chyba ktoś mnie kocha. Rodzice mnie kochają, mam nadzieję. O, i tutaj będzie pewnie bestyjka. Będzie czy nie będzie? Ej, no nie ma jej. Nie ma żadnych tutaj ścierwojadów albo czegoś tam. Kurde, ale mam lagi, cholera. Ach, ty głupie lagi. Aha, zmniejszę sobie widoczność, dobra. Nie ma tutaj niczego, no. No jak to nie ma, no. Tam jest farma. Krwiopica, nie, one mnie pewnie zabiją, ale można spróbować. No dawać, 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 no. No dawać, no. No dawaj, dawaj, dawaj. O, kurde. No i nie mogę ich to wy...
padłem jak szmata. Dostałem okresu i krwawie. No i pojawiam się w wieży znowu. Cholera. Ciężkie życie. Zajdę sobie. Pokażę wam jeszcze takiego debuga. Fajny ten debug. Można sobie skakać z wysokości, nic mi się nie stanie. Skoczę sobie z wieży. Znaczy, ja wam nie wytłumaczę, jak to się robi, ale macie tutaj filmik i możecie się kapnąć. Bo jak wam to wytłumaczę, to pewnie każdy będzie to używał tego i patrzcie na to. Mogę wejść wyżej? Dobra, to stąd sobie skoczę i patrzcie na to. Hop! I żyję. Nic mi nie jest. Skoczę sobie. W sumie to mi się nie chce skakać, bo będę szedł 5 godzin. Ale pokażę wam. Hop, hop. Hop. Żyję. Żyję, kurwa. Ja. Nie wiedziałem, że tutaj są wilce. Kurde. Kurka wodna. Co to było? Dobra, schodzimy niżej. Niżej. Black and yellow, black and yellow, bla bla bla. Idę dalej. Ale pokazałem wam, że można sobie skakać z wysokości. Nic mi się nie stanie. Nie wiem, ile już nagrywam ten filmik, ale ostatnio jak nagrywałem z kumplami, to 37 minut bodajże trwał filmik, a ważył po nagraniu 50 giga. 50 giga. Tak długo mi się renderował, że musiałem kompa na noc zostawiać. Kijowo. W sumie mam jeszcze takiego kumpla, który ze mną mógłby grać w Gothica. Nie wiem, czy będziecie chcieli kolejne odcinki. Ja naprawdę, ja po tym gameplayu, jakbym zobaczył sam tego gameplaya, to nie wiem, czy bym się skusił. Bo mało się dzieje. Początkowemu graczowi jest na pewno ciężko, ale jeśli bym awansował na strażnika czy na kogoś tam, później bym bronił bramy, pilnowałbym porządku, takie sprawy. Tu jest posążek Inosa. Można się modlić. Kurde. Można się modlić. I się modlę. Fajnie to wygląda. Troszkę. Prawie. No i myślę, że jeśli miałbym tą wyższą klasę, jak już mówiłem, no to gra by się od razu rozkręciła. Silniejszy bym był. Koksiłbym. Hop. 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 O nie. O nie. O nie. Wypierdzielać mi stąd. Krwiopijce. Idę sobie dalej. Hop. Hop. Tutaj jest farma. O, jakiś farmer. Pewnie będę mógł zbierać rzepy. Są tutaj rzepy? Nie ma rzep. A Mr. Skip. Jakiś ziomek. Nie znam gościa. Co tu rzepa? Co? Nie będę kupował żadnej rzepy. Co ich? Chyba ich popieprzyło. Fajny księżyc. Robi się noc, a ja dalej latam w spodenkach. Dostałem crasha. Dobra, jesteśmy znowu. Jestem ponownie po crashu. Znowu crashu. Już tyle tych crashów było. Dobra, lecimy dalej. Jak do końca tego odcinka nie awansuję, albo nie będę, nie zostanę przyjęty do żadnej gildii, to się załamie. Naprawdę, się załamie się. 13 graczy, nikt w ogóle nie patrzy na to, żeby kogoś przyjąć, nowych rekrutów, nic. Zero. A to co to jest? NPC.
Zręczność. On uczy pewnie. No uczy. Punkty nauki to trzeba zabijać potwory, jak mi powiedział dobry przyjaciel, którego spotkałem na dróżce. Hehehe. Dobra, idę dalej. I znowu wróciłem do tego miejsca. Kurde. Co mnie tak do tego ciągnie? Może podejdę jeszcze raz. Spytam się, czy mogą mnie przyjąć na służbę. No cicho! Nagrywa się. Ja nie... Moja mama wróciła, nie no. Od razu, sprzątaj pokój! Byłem tu. Żeby mi tylko kabla nie wyłączyła, nie odłączyła. Kurde no, no dawać no. No ludziska. No dawać no. O jest no. Chcę się przyłączyć. Chcę się może zaciągnąć do służby. Jezus! Aż tracę ochotę normalnie do grania w to. A nie obchodzi mnie to, dobra, idę stąd. Co to ma być, kurde? Co to ma być, no? Ja nie mogę. Dobra, kończymy na razie tego gameplaya. Może zrobię drugi odcinek, jak mi się będzie chciało. Może nagram z kimś. Bo tak samemu to na serio. Chodzę, gadam sam do siebie. Znaczy gadam do was. No ale tak troszkę nudno. Nic się nie dzieje, biegam w kółko. Nikt mnie nie chce przyjąć. Czuję się samotny. O, jakiś koleś się zwiesił. Mister Skip, może z nim przynajmniej pogadam. Witaj, kolego. Rozłączył się, no wszyscy są przeciwko mnie. Woda mi się wywróciła. Dobra, no to będziemy już się żegnać. Jeśli wam się podobał gameplay, subskrybujcie, lajkujcie. Nie wiem co tam chcecie, piszcie w komentarzach, czy się podobało, czy się nie podobało. Jeśli się nie podobało, no to okej. Jeśli się podobało, no to fajnie. Trzymajcie się.